Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Oppo oficjalnie weszło do Polski. Ja zaczynam testy od AX7 i zapraszam dzisiaj na recenzję. Oczywiście jest to najtańszy przedstawiciel tego całego nowego portfolio, które tutaj wchodzi. Miałem do wyboru inne modele od Procenta, ale postanowiłem, że zacznę od tego najtańszego i pójdziemy sobie w górę. Natomiast dużo osób się prześciga, kto pierwszy kiedy testował Oppo. Ja się zastanawiałem, czy ja testowałem kiedyś Oppo. Wydawało mi się, że nie, natomiast pamiętałem, że Color OS to jest nakładka, z którą miałem kiedyś już do czynienia. Nie myliłem się, w 2015 roku, chyba w kwietniu, czy nawet wcześniej, miałem Oppo Find 7a, model, który no, oczywiście już ma swoje lata, natomiast pierwszą styczność wtedy zanotowałem, jeżeli chodzi o tego producenta. Natomiast zaczynamy sobie od jakości wykonania obudowy samego urządzenia, czyli AX7. Na samym początku tylko wspomnę, że nie robiłem typowego rozpakowania. W zestawie mamy case gumowy, taki zwykły, podstawowy, w środku chropowaty. Myślę, że bardzo dobrze chroni urządzenie, ale jak widzicie, no jest to najtańsze takie rozwiązanie, jakie mamy na rynku. No i ładowarka jest 2-amperowa, nie żadna super szybka, i na to też zwracam uwagę, bo bateria jest dość spora w tym modelu. I przejdźmy sobie do obudowy. Ramka moim zdaniem aluminiowa, chociaż widziałem dużo informacji również takich, że jest to jednak plastik. W moim odczuciu jednak brzmi na zęba również jest jak aluminium. Z tyłu natomiast bym powiedział, że to jest szkło, natomiast bardzo dziwne, bo musi być pokryte czymś tutaj dodatkowo. To nie może być normalne szkło, bo w momencie, kiedy dotykamy różnych takich elementów, gdzieś odkładamy telefon, nie brzmi to jak szkło, a pod palcem takie wrażenie sprawia. Po prawej stronie mamy jeden przycisk do zasilania. Ja myślę, że nie najgorzej spasowane, ale coś tu jednak słychać. Po lewej stronie odseparowane dwa przyciski do regulacji głośności. One już lepiej leżą, no zdecydowanie. Dodatkowo slot na dwie karty nano SIM i micro SD jeszcze, więc nie jest to slot hybrydowy. Dolna krawędź to jest pojedynczy głośnik, który jest, bym powiedział, mocno podstawowy. W ogóle nie nas zachwyca. Jest wystarczająco głośny, ale basu tutaj na pewno nie uświadczymy. Mamy mikrofon w takich dziwnych dwóch maskownicach. Jest wejście słuchawkowe i to jak najbardziej ok, bo urządzenie zdecydowanie lepiej gra na słuchawkach niż na głośniku zewnętrznym. No i mamy niestety micro USB 2.0. Bateria 4230 mAh, ładowarka 2-amperowa. Jak mówiłem, czas ładowania dość długi, powyżej 2 godzin spokojnie. Natomiast sam Color OS jako nakładka androidowa nie ma możliwości pokazania statystyk baterii przez jeden cykl. W sensie mamy dzisiaj, wczoraj i przedwczoraj i tylko są pokazane informacje odnośnie aplikacji, które zużywały najwięcej energii. Natomiast nie ma możliwości tutaj podejrzenia, jaki jest screen on time, czyli jak długo urządzenie wytrzymywało, jakby podświetlając ekran. Natomiast mniej więcej, jeżeli mogę go ocenić po ilości pochłoniętych seriali na Netflixie chociażby, to myślę, że to jest spokojnie 8-10 godzin. Nie udało mi się w ten dzień, nawet 2 dni są problematyczne, żeby rozładować to urządzenie. To są naprawdę bardzo dobre wyniki. Oczywiście spowodowane niską rozdzielczością ekranu i specyfikacją, ale ogólnie muszę odnotować to na duży, duży plus, bo bateria wytrzymuje bardzo dobrze. Górna krawędź jest zupełnie wolna od wszystkiego. Martwi mnie, że nie mamy tu żadnego mikrofonu do redukcji szumów, natomiast podczas całych testów nie miałem problemu z dźwiękiem. Nie jest on na pewno najlepszej jakości, jeżeli chodzi o odbiór słuchawki, ale ogólnie muszę powiedzieć, że jest po prostu ok. Przechodząc sobie do tyłu, jak mówiłem, mamy tutaj albo szkło naniesione z jakimiś elementami tworzywa sztucznego. Natomiast możemy zauważyć, że konstrukcja jest zakrzywiona i po lewej, i po prawej, i trochę mniej u góry na dole. Wygląda to naprawdę ładnie. To jest coś innego, chociaż jakby układ jest bardzo dobrze znany. Aparat delikatnie wystaje. Na pewno ten ring, który jest tutaj złoty, aż tak mocno na tej złotej obudowie się nie odznacza. Mamy tutaj dwa aparaty, 13 megapikseli ze światłem 2.2 i 2 megapiksele do rozmywania tła. Mamy pojedynczą diodę doświetlającą, natomiast widzę, że ona jest takim dość dużym tutaj dyfuzorem, więc to światło jest mimo wszystko trochę bardziej miękkie niż standardowo. Skaner odcisków palców, który jest taki dość wydłużony, ale działa naprawdę rewelacyjnie szybko. W sensie bardzo szybko, nie miałem z nim żadnych problemów i myślę, że to jest najlepszy sposób na odblokowanie urządzenia. Alternatywnie za pomocą przedniego aparatu można odblokować za pomocą twarzy. I zwracam tutaj uwagę, że jest tu również ta super funkcja moim zdaniem, że można pominąć ekran blokowania, czyli wystarczy albo puknąć dwukrotnie w ekran,
albo nacisnąć przycisk zasilania i wtedy automatycznie urządzenie już się odblokuje i to jest jak najbardziej ok. Oczywiście nie jest to specjalnie bezpieczne, ale zwracam uwagę, że działa naprawdę poprawnie. Można również tam włączyć dodatkowe zabezpieczenia, żeby było trzeba mieć otwarte oczy. Polecam sobie z tego skorzystać. No i na końcu tylko wspomnę, że pod spodem mamy taką bardzo, ale to bardzo ciekawą fakturę w tym urządzeniu. Wygląda to inaczej. Gdzieś to już widziałem chyba przy Alcatelu, ale rzeczywiście prezentuje się to na pewno bardzo, bardzo okazale. Jeżeli chodzi o przód, mamy tutaj ekran 6,2 cala HD+, niestety 1520x720 pikseli, więc jest to poniżej 300 ppi i zwracam uwagę, że na pewno ten ekran nie jest jakiś tam super najlepszy na świecie, tym bardziej, że możemy gdzieś tam dostrzec te poszarpane kontury, jeżeli będziemy się przypatrywać. Natomiast myślę, że jasność minimalna do oglądania filmów w nocy i maksymalna do korzystania w bardzo słoneczne dni jest jak najbardziej ok, nawet jak na to półkę cenową. Zwracam również uwagę, że urządzenie mocno się nie przygasza w momencie, kiedy sobie je odchylamy, więc to jest na pewno duży plus, bo to nie jest często spotykane, nawet w IPS-ach takich trochę lepszych. Przód wygląda dość klasycznie, jak możemy zauważyć, na dole brudka, ramki po lewej, po prawej stronie nie są jakoś bardzo, bardzo małe, ale mamy tutaj notcha w postaci łezki. To zawsze jest lepsze rozwiązanie niż klasyczny notch, więc wygląda to całkiem przyzwoicie. No i z przodu mamy 16 megapikseli ze światłem 2.0, jest tutaj również grill, gdzie mamy głośnik do rozmów właśnie, a sam ekran według producenta jest pokryty Gorilla Glass 6 generacji, co jest w ogóle dużym zaskoczeniem. Natomiast zwracam tutaj uwagę na jedną rzecz, że na starcie mamy przyklejoną folię, która jest w miarę dobrze dopasowana, bo trochę brakuje do perfekcji. Natomiast zostawcie sobie tą folię. Ja zdjąłem ją po to, żeby ładniej to wyglądało później na nagraniach. Natomiast no po prostu ona na pewno będzie raz, że chroniła ekran. Dwa, że niestety bardzo ciężko zdejmuje się tą folię i zostaje bardzo dużo kleju na samym ekranie. I niestety mam wrażenie, że on się dość mocno palcuje. Znacznie lepiej to wyglądało w momencie, kiedy mieliśmy tą folię założoną, więc zostawcie sobie ją, nie odrywajcie. Przechodząc do specyfikacji, mamy Snapdragon 450, Adreno 506, 3 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. No i możliwość rozbudowy o 256 GB. I muszę powiedzieć, że to urządzenie działa po prostu tak sobie. To znaczy, miałem urządzenia, które na tym Snapdragonie 450 działały gorzej, bo chyba nakładka była bardziej jakby wymagająca. Tu nie ma aż takiego dramatu, ale i tak wszystko odpala się w niezbyt odpowiednim tempie. W sensie na wszystko musimy poczekać. Jeżeli będziemy gdzieś tam aktualizować coś w tle, to na pewno urządzenie potrafi zwolnić. Czasami nawet parę sekund niektóre aplikacje nie chcą się odpalić. Zwracam na to uwagę, że to jest na pewno bardzo, ale to bardzo podstawowy model, jeżeli chodzi o działanie. Dużo osób może się trochę poczuć zawiedzionych, biorąc pod uwagę półkę cenową tego smartfona, że to jednak nie działa tak, jak powinno. Więc najwyższej laurki na pewno za działanie tego urządzenia tutaj nie wystawiam. Skoro jesteśmy przy tych minusach, bo jest to ewidentny minus, wspomnę również o tym, że niestety nie mamy tutaj NFC, nie mamy Wi-Fi 5 GHz, to są takie dwa braki, o którym bym wspomniał. Natomiast przechodzimy sobie do systemu, bo dużo rzeczy tutaj jest bardzo ciekawych, jeżeli chodzi o nakładkę. Myślę, że warte na pewno poznania. Po pierwsze, sam launcher wygląda ładnie. ColorOS jest nakładką, która może się podobać. Nie jest może jakaś tam super innowacyjna, ale wszystko jest ładnie poza. Okrąglane, wszystko ładnie wygląda, ikonki są powiedzmy w miarę spójne, może się podobać, mnie się podoba. Najgorszym elementem jest mimo wszystko jakiś pasek powiadomień, wygląda po prostu dość duży tutaj przy tej niskiej rozdzielczości. Zwracam uwagę, że sporo przełączników, są one aktywne. Pasek powiadomień bardzo dobrze konfigurowalny, sporo powiadomień się również pojawia, wyświetlacz i jasność, mamy night shield, czyli eliminację światła niebieskiego, można zrobić ekran trochę zimniejszy, trochę cieplejszy, domyślnie jest chyba dobrze skalibrowany. Jest siatka, są motywy, oczywiście tapety również. Jest tryb nie przeszkadzać, który się nazywa godziny ciszy. Jeżeli chodzi o dźwięk, to mamy tutaj technologię Real Sound, która jest oczywiście obsługiwana tylko na słuchawkach. Zwracam też uwagę, że wibracja w tym telefonie jest totalnie beznadziejna, raczej z tych modeli za 500 zł. No, odbiera to tylko urok temu modelowi. Tak jak mówiłem, skaner odcisków palców i rozpoznawanie twarzy służy również do tego, żeby blokować dostęp do safe'u plików czy do aplikacji.
aplikacji, więc oprócz odblokowania możemy skorzystać z tego w ten sposób. Mamy inteligentną wygodę, czyli na przykład możemy sobie dłużej przytrzymać przycisk zasilania i automatycznie odpali nam się asystent Google, więc to jest jak najbardziej ok. Są klawisze nawigacyjne klasyczne, ale można zrobić sobie gesty i tutaj fajnym rozwiązaniem jest to, że jest możliwość konfigurowania tych gestów na kilka sposobów. Nie jesteśmy ograniczeni do jakichś konkretnych gestów, które są wymuszone przez producenta. Można sobie jakoś trochę to pozmieniać, więc to również jak najbardziej ok. Jak wspomniałem, na ekranie wyłączonym można robić gesty w prawo, w lewo, w górę, dół, rysować literki, pukać dwukrotnie, żeby się urządzenie wybudziło. Mamy po prawej stronie również taki specjalny pasek skrótu, który jest z kilkoma jakimiś tam dodatkowymi elementami, jak na przykład szybkie odpalenie plików, czy kamery, czy zrobienie zrzutu, czy włączenie trybu nie przeszkadzać, ale kilka również dodatkowych aplikacji, które możemy sobie tutaj odpalić. Jest możliwość również odpalania ich w takim trybie wydzielonym od razu, czyli takiego małego okienka, możliwość dzielenia aplikacji na dwie części, więc to wszystko, co dobrze znamy. Tak jak mówiłem, w baterii nie ma możliwości tutaj sprawdzenia, jak wypada SOT, natomiast jest tryb oszczędzania i można sobie zarządzać tam aplikacjami. Ja wyłączyłem sobie inteligentne oszczędzanie, które jest zalecane, bo jednak urządzenie może gdzieś tam jeszcze ucinać moc procesora, żeby zaoszczędzić tej energii, a wydaje mi się, że w tym trybie i tak wytrzymuje bardzo dobrze, więc polecam sobie to odznaczyć. I na samym końcu wspomnę o tym, że możemy klonować tutaj aplikacje, jest specjalna przestrzeń do gier, więc można włączyć sobie tam specjalnego asystenta, który wyłączy powiadomienia, przyspieszy trochę jeszcze ewentualną rozgrywkę. Jest tryb dzielonego ekranu, gdzie można zrobić sobie to za pomocą specjalnych gestów, a jeżeli chodzi o samo urządzenie, to dostałem ostatnio aktualizację i mam tutaj poprawki z 5 stycznia 2019. Przejdźmy teraz do aparatu. On, jeżeli chodzi o interfejs, jest bardzo prosty i myślę, że dość przejrzysty. U góry mamy HDR, możemy sobie włączyć interwał, jest możliwość tutaj włączenia sobie robienia zdjęć standardowo w kwadracie czy w pełnym ekranie. Nie ma żadnych informacji za bardzo o rozdzielczościach, więc jakby tego nie możemy tutaj zmieniać. Jest możliwość przełączenia się na dwukrotny zoom. Jest to zoom oczywiście cyfrowy. Zwracam uwagę, że są jakieś dodatkowe filtry, upiększanie twarzy, więc można sobie z tego skorzystać. No i mamy tutaj tryb oklatkowy, wideo, układ pionowy, cokolwiek to znaczy, ale widzę, że po prostu interfejs jest dużo prostszy, nic więcej. Mamy naklejki i panoramy. Nie zauważyłem z tyłu żadnego trybu portretowego. Z przodu jest efekt głębi, jest możliwość również włączenia HDR-u i doświetlenia sobie selfiaków za pomocą ekranu. I ogólnie co do zdjęć, muszę powiedzieć, że jest po prostu ok. Myślę, że mógłbym się spodziewać czegoś lepszego w tej półce cenowej. W ciągu dnia te zdjęcia mogą się podobać, chociaż wydaje mi się, że mają słabą dynamikę również przy HDR-ze. I mniej światła, gdzie jest trochę pochmurno albo już zupełnie ciemno, jest sporo szumu i te zdjęcia niestety nie są imponujące. Filmy tylko Full HD, nie widzę tu żadnej stabilizacji, więc jeżeli chodzi o foto, wideo, to bez szału. Ale wszystkie zdjęcia nie są jakieś tam złe, są te w dobrych warunkach oświetleniowych, które mogą się podobać. Co do selfiaków, przy dobrym świetle one są naprawdę całkiem szczegółowe i to robi robotę. Mi się te selfiaki podobają. Gorzej wypada z tymi, które są do odcinania tła, bo jednak nie wygląda to jakoś tam super imponująco. Jeżeli brakuje światła, to jednak polecam się doświetlić ekranem. Podsumowując, Oppo X7 wyróżnia się trzema rzeczami moim zdaniem. Na pewno dobrą baterią, to bez dwóch zdań. Ona jest rewelacyjna tutaj, dwa dni spokojnie, nawet trzy, jeżeli ktoś rzadziej sięga po telefon. Druga kwestia to design, to może się podobać. Szczególnie jeżeli chodzi o tył, ta faktura pod szkłem, czy pod tym szkłem pokrytym czymś, wygląda interesująco, to nie jest często spotykane. Trzecia kwestia to ekran. Pomimo tego, że ma niską rozdzielczość, on wypada naprawdę bardzo dobrze, bo i poziomy są w porządku, i kąty widzenia. Co prawda nie jest jakiś tam super nasycony, nie ma tych czerni oczywiście nie wiadomo jakich, ale jak na panel HD+, na pewno wypada bardzo w porządku. Niestety na minus odnotowuję wydajność, chociaż zwracam tutaj uwagę na dwie rzeczy, że są telefony, które w tej specyfikacji działały gorzej jednak mimo wszystko u mnie. Druga kwestia, że nie wszystkim to musi przeszkadzać, że telefon nie odpala aplikacji jak po prostu, nie wiem, OnePlusy, czy najlepsze Xiaomi, i ja to oczywiście doceniam i szanuję, więc jeżeli komuś to wystarczy,
to urządzenie nie powodowało żadnych błędów, jeżeli chodzi o aplikację, pod tym względem było w porządku. I największy ostatni minus to mimo wszystko brak NFC, brak Wi-Fi 5 GHz, szkoda, że mikro USB 2.0, minusy, które może nie są dość oczywiste, ale jednak na nie stawiam. Aparat jest tak gdzieś po środku, bo jednak te zdjęcia mogą się podobać, selfiaki wypadają naprawdę całkiem nieźle. Dajcie znać, co myślicie, myślę, że urządzenie ciekawe ze względu na ilość funkcji, którą oferuje ColorOS. Na pewno nie jest to najlepszy smartfon w tej cenie, powinien być tańszy z 200-300 zł na starcie minimum, ale nie skreślam go zupełnie, bo nie jest też kolejnym jakimś tam smartfonem, który jest do bólu nudny, jeżeli chodzi o tą półkę cenową. Dajcie znać, co myślicie, może korzystacie z tego smartfona, albo korzystaliście kiedyś już z Oppo i z nakładki ColorOS. Będę wdzięczny za wszystkie informacje, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć!